afraid of no ghosts. Cześć, witajcie, z tej strony Leonek i witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. Dziś po raz kolejny lecimy śmigłowcami zwiadów, czymi których wciąż powiększam swojego skilla, choć teoretycznie jest już on na tyle wystarczającym poziomie, by sojusznicy wyzywali mnie od bogów, a miny przeciwników wyglądały mniej więcej tak. Boże, widzisz, nie banujesz, jednak osobiście twierdzę, że wciąż mam dużo do nauczenia się, no bo kończenie 20-osobowego killstreaka zahaczeniem o lampę i wyrżnięciem jakiś budynek nie jest wciąż zakończeniem mistrzowskim. Jednak mam dzisiaj dla was inny, co prawda krótki, ja mam nadzieję, że interesujący temacik. Otóż soundtracki do gier. Jeżeli graliście kiedyś Need for Speeda czy FIFA, zapewne zauważyliście, że w tle, na przykład z radia, można usłyszeć do niedawna popularne piosenki. Co prawda zwyczajnym graczom to nie przeszkadza, w przeciwieństwie do youtuberów, zaraz opowiem dlaczego. Jednak generalnie można zaobserwować takie powolne odejście od autorskich soundtracków na rzecz, powiedzmy, takich hiciorków popkultury. Jest to otóż spowodowane zjawiskiem zwanym właśnie popkulturą. Czym jest popkultura? Jest to otóż zbiór programów telewizyjnych, piosenek i generalnie rzeczy poświęconych rozrywce dostępnych w środkach masowego przekazu, skonstruowanych tak, aby nawet największy debil zrozumiał, o co w nich chodzi. Nie znajdziecie tam w ogóle zmiany koło polityce, historii, a także możecie zapomnieć o nawet najdrobniejszych przejawach przemocy. W takich programach generalnie chodzi o to, by miały jak najniższy rating wiekowy, by docierały do jak największej widowni. Ponadto często tam można, nie wiem, zauważyć uniżanie się występujących gwiazd względem publiczności, podkreślanie przez prowadzącego, jak ważna jest dla niego opinia widowni, a to wszystko ma służyć do wartościowania przeciętnego idioty oglądającego ten program. Chwila, czyli że niby jak ja oglądam taki Voice of Poland, to jestem idiotą? Nie jesteś nim dla siebie, rodziny czy znajomych, ale tak, jesteś nim dla telewizji, ponieważ, tak jak wyżej wspomniałem, te programy mają docierać do maksymalnej ilości widowni. A tak jak wiecie, mądry zrozumie głupiego, ale głupi mądrego już niekoniecznie. Okej, może starczy na temat tej popkultury, wróćmy do soundtracku, bo trochę zmieniłem temat, chcąc nie chcąc. Więc soundtracki autorskie są powoli zastępowane na korzyść takich hitów popkultury. Po pierwsze, ludzki mózg ma wmontowany taki mechanizm, że gdy w klubie, albo w grze, albo w filmie słyszycie piosenkę, która wam ostatnio wpadła w ucho, to od razu bawicie się lepiej. Pomyślicie sobie, o kurde, ja skądś to znam. Psychologowie zatrudniani przez producentów gier wiedzą o takich mechanizmach aż za dobrze i wykorzystują je często bez waszej świadomości. Nadto wzięcie już wcześniej wykonanej piosenki jest na pewno szybsze, a często w dodatku tańsze niż wykonanie nowego soundtracka. Ba! Czasami twórcy piosenek sami płacą za użycie ich utworu w grze. I do tego, do czego ja w końcu zmierzam. Chodzi mi o to, że zamieniając podtrzymującą atmosferę w soundtrack na jakiś kompletnie niezwiązany z grą utwór, możemy całkowicie tę grę spieprzyć. Wyobraźcie sobie na przykład taką przypadkową grę osadzoną w czasach II wojny światowej, trochę w klimacie serialu Band of Brothers, z dubstepem w tle. Gdybym zobaczył taką grę, to stwierdziłbym coś w stylu ZW, idę się zabić. Ale psucie atmosfery to nie wszystko. Większość popularnych utworów jest objętych prawami autorskimi i nawet gdy lecą sobie tylko w tle, mogą zostać wykryte przez ten nowy, genialny Content ID system. Najbardziej dobijające jest uczucie, gdy macie, nie wiem, 15-20 minut nagranego naprawdę dobrego materiału i nagle w tle pojawia się piosenka, w kwestii której po prostu macie pewność, że jest chroniona prawami autorskimi. Myślicie sobie, kurde, taki fajny materiał, szkoda by go teraz nie wrzucić. I oto jak mniej więcej wygląda mina przeciętnego youtubera, gdy chce wrzucić taki film. Oto jak wygląda jego mina, gdy zobaczy ostrzeżenie o prawach autorskich. Nie bez powodu jest tu test ciążowy. Podsumowując, no, według mnie twórcy gier powinni naprawdę uważać na piosenki, których używają, bo po pierwsze zły soundtrack potrafi zepsuć najlepszą grę, a po drugie muszą pamiętać, że jeżeli chcą korzystać z filmów youtuberów, jak z darmowych reklam, muszą się liczyć z prawami panującymi na tym serwisie, czyli oczywiście na serwisie YouTube. I to w zasadzie wszystkie moje przemyślenia na temat soundtracków. Jeżeli macie coś od siebie do dodania, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Mówił dla was Leonek, spadnijcie na mojego Facebooka, link oczywiście w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa pa!